Witam Państwa serdecznie. Cieszę się bardzo, że jest okazja porozmawiać. Zgodnie z wytycznymi, przed około 60 minut będę Państwu opowiadał o swojej wizji kuchni Bojków i Łemków. Dlaczego o swojej wizji? Dlatego, że tak naprawdę każdy, kto tyka się tego tematu, szczególnie jeśli chodzi o szeroko rozumianą kulturę łemkowsko-bojkowską, to tak naprawdę ma właśnie problemy. Wynikające z braku lektury, literatury, czegokolwiek, co możemy na ten temat powiedzieć, coś ciekawego, interesującego. Pozwolę sobie od czasu do czasu wzmocnić swoje wypowiedzi cytatem chyba z największego eksperta, specjalisty, jeśli chodzi o szeroko rozumianą kulturę południa województwa podkarpackiego, czyli Roberta Bańkosza. Jego materiał, artykuł o kuchni tego obszaru, szczerze mówiąc, jest dla mnie do tej pory wzorcem idealnym. Jeśli można wzorcem się wesprzeć, to na pewno z korzyścią dla wszystkich słuchaczy będzie to na pewno wskazane. Mówiąc o kulturze kulinarnej Łemków i Bojków, no niestety nie da się nie wspomnieć o tej grupie jako obszarze specyficznym kulturowo, historycznie, jako obszarze, który po prostu przywędrował na te dzisiejsze tereny. Więc pozwólcie Państwo, że ciut o tej historii przemieszczania się, bo ci, którzy słuchali wcześniejszych spotkań zorganizowanych przez Fundację Instytut Regionalny Karpacki Uniwersytet Ludowy, to podejrzewam, że bez większych problemów mogą sobie to odtworzyć. Myślę, że jednak część osób mogła się pojawić po raz pierwszy, że warto byłoby po prostu wspomnieć o tej bardzo interesującej sposobie pojawienia się Łemków, Bojków, Wołochów, właśnie zaraz o nich zaczniemy mówić, na obszarze dzisiejszego południa województwa podkarpackiego. To, co tutaj Państwo widzicie, bo pozwolę się wspomagać różnego rodzaju zdjęciami współczesnymi, historycznymi, to jest właśnie te dzisiejsze Bieszczady, które, jak Państwo się na pewno domyślacie, są elementem wypadków historycznych, bo one oczywiście te niecałe 100 lat temu wyglądały zupełnie inaczej. No tutaj nasze Solińskie Jezioro, które też zmieniło i klimat, i atmosferę, to jest bardzo ważnym elementem współczesnego dzisiejszego obrazu, szczególnie Bieszczadów, tych Bieszczadów geograficznych. Natomiast pozwólcie Państwo, że przytoczę tą mapę. Mapę też historyczną, albowiem to, co tutaj widzicie, to jest oczywiście adekwatne do sytuacji z roku, powiedzmy tak, do 1947, zanim historia, wielka historia, akcja Wisła spowodowała, że południe naszego województwa zmieniło się zupełnie, jeśli chodzi o układ występowania grup etnograficznych. Mówimy o Bojkach, mówimy o Łemkach. Bojkowie oczywiście to jest ten grupa ruska, Łemkowie także. Bojkowie, można powiedzieć, niektórzy twierdzą, że dokładnie zajmowali obszar dzisiejszych polskich Bieszczadów. Łemkowie to bardziej Beskid Niski i przemieszczanie się na obszar dzisiejszego województwa małopolskiego. Ale generalnie w tych czasach historycznych, kiedy oni się tutaj pojawiali, to była po prostu Ruś Czerwona, województwo ruskie i nikomu to wówczas nie przeszkadzało, że taka ta nazwa była. Tak to wyglądało właśnie, tak jak powiem, do 1947 roku i ta specyfika geograficzna, klimatyczna miała duży wpływ na to, co uznajemy za kuchnię tego obszaru. To jeszcze kilka takich elementów. Jak twierdzą niektórzy, jedna z niewielu zachowanych świątyń bojkowskich na terenie Smolnika nad Sanem. To są te klimaty, które powoli zaczynają znowu się pojawiać, jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Teraz ubranie się w soroczkę, organizowanie redyku należy do pewnego klimatu, do pewnej atmosfery, którą staramy się przywołać, ale miejmy świadomość tego, że to jednak jest taka trochę atrapa. Jeszcze musi dużo upłynąć czasu, musi tej wody troszeczkę w tym Wisłoku i w Sanie przepłynąć, żebyśmy powiedzmy te elementy kulturowe, które tutaj Państwo na zdjęciu widzicie, mogli traktować nie jako jakąś taką trochę etnograficzną ciekawostkę. I wracamy do historii. To jeden z najstarszych rysunków pokazujących właśnie Wołochów.
którzy, tak jak pozwoliłem sobie trochę poczytać o tych najnowszych badaniach dotyczących obszaru Karpat, szli do nas właśnie z Bałkanów. Najnowsze badania, można powiedzieć, zadają troszeczkę kłam tym takim tezom sprzed 20-30 lat, że dzisiejsza Rumunia to był ten ośrodek, gdzie plemiona wołoskie ruszyły i łukami Karpat, szczytami Karpat, jak niektórzy twierdzą, ze swoimi stadami przemieszczali się najpierw na północ, a później na zachód tego pasma górskiego. Miejmy świadomość tego, że Wołosi, to jest naprawdę ciekawa bardzo historia, poważne problemy z nimi mieli na przykład cesarze bizantyjscy, więc różnego rodzaju potyczki, wojny powodowały, że Bizancjum odnosiło porażki z tymi bitnym, bardzo mocnym grupą etnograficzną. Trudno chyba to nazwać wówczas narodem, plemieniem bardziej. Co jest ciekawe, artykuł, który miałem okazję przeczytać nie tak dawno, wskazuje na to, że tak naprawdę byliśmy jednym z trzech elementów peregrynacji plemion wołoskich, grup wołoskich, albowiem my jesteśmy właśnie tym elementem dzisiejszym przez, powiedzmy, Rumunię, dzisiejszą Ukrainę, Polskę południową, aż po Bramę Morawską, aż do Czech. Natomiast mówi się bardzo wyraźnie o migracji plemion włoskich ze swoim dobytkiem, także na bardziej tę część Bałkanów, a nawet niektórzy twierdzą, że na północne tereny dzisiejszych Włoch. Więc jest to naród, jest to społeczeństwo, jest to populacja, która rzeczywiście odcisnęła swoje wyraźne piętno w różnych elementach układu geograficznego Europy. Natomiast my możemy powiedzieć, że zawdzięczamy jej rzeczywiście niezwykły kolor. To, co Państwo na zdjęciu widzicie, to jest Wołoch ze swoimi dziećmi i trzyma w ręku rydkołkę, czyli z resztek sera tworzono właśnie, które już nie starczały na zrobienie normalnego igołki czy oscypka, wykonywano różnego rodzaju zwierzęta czy inne kształty. To było przede wszystkim, zresztą tak jak i do dzisiaj, czyli można powiedzieć do wieku XX, te rydykołki trafiały w ręce dzieci. Coś niezwykłego, można powiedzieć, taka paralela pomiędzy czasami, kiedy wykonano ten rysunek, a czasami współczesnymi. Rydykawka była po prostu elementem zabawy i bardzo chętnie przez dzieci oczywiście konsumowana. A to, co tutaj widać, z tego, co dobrze pamiętam, to chyba pochodzi albo z końca XVII, albo z początku XVIII wieku rysunek, który pokazuje szałas wołoski. Muszę o tym powiedzieć, albowiem to jest bardzo ważny element, o którym będziemy później często wspominać. Otóż ta kultura wołoska bardzo mocno związana, można powiedzieć nierozerwalnie związana jest także z kulturą pasterską. Kiedy zaczęli się przemieszczać, a dane historyczne mówią o tym, że pierwsze nazwiska wołoskie ewidentnie związane z tą emigracją pochodzą z lat 50. XIV wieku, czyli już król Kazimierz Wielki, można powiedzieć, miał do czynienia z tą migracją wołoską. Na początku, wszystko na to wskazuje, była to migracja tych lepiej wykształconych, lepiej uposażonych Wołochów, czyli bojarów, którzy tutaj się pojawili, uciekając przed nawałą turecką. Natomiast te masy, można by powiedzieć, pasterskie, to już jest na większą skalę. Pojawili się tutaj, przywieźli ze sobą, tak jak wspomniałem, pod koniec XIV-XIV wieku i przez ten wiek plus wiek XV rzeczywiście tymi falami przesuwali się powoli, zajmując kolejne obszary. Co jest ważne, w tych czasach, mówimy o czasach późnego średniowiecza, jeśli chodzi o tereny Królestwa Polskiego, te tereny są puste. Albowiem, nazwijmy to umownie, Polacy, rolnicy przede wszystkim zasiedlali obszary nizinne, ewentualnie nieduże podgórskie, natomiast absolutnie góry ich po prostu nie interesowały. Wielokrotnie spotkałem się z takim sformułowaniem, że rolnicy po prostu niechętnie patrzyli na te obszary, które nie były dla nich do takiego naturalnego, normalnego wykorzystania. Nie potrafili z nich skorzystać. Wołosi wręcz odwrotnie. Dla nich to były tereny ich życiowo absolutnie czynne. Oni potrafili po prostu, przesuwając się z tymi swoimi stadami owiec,
kóz, bydła, powoli po prostu zdobywać te obszary, zakładać na prawie wołoskim wsie. To z tym związane jest wiele różnych elementów, które także miały wpływ na rozwój kultury wołoskiej. Wołosi mieli prawo do oręża. Wołosi tak naprawdę byli wolnymi ludźmi, którzy nie byli obciążeni pańszczyzną. Oni po prostu przez ileś miesięcy, praktycznie od kwietnia do maja, od kwietnia, maja, ze stadami owiec, no, nazwijmy to ze swoimi stadami, bo to były różne elementy, przemieszczali się łąkami, połoninami, lasami i po prostu spasali je, dojąc mleko, robiąc różnego rodzaju sery i po kilku miesiącach, najczęściej na wysokości końca września, zjawiali się z powrotem we wsiach. Pańszczyzna w tych warunkach po prostu była całkowicie niemożliwa, więc mieli prawo do oręża, mieli prawo do wypasu. Ciekawostka jest taka, że tak naprawdę na początku, czyli w tych czasach późnego średniowiecza, początku ery nowożytnej, nie przeszkadzało właścicielom ziemskim, że przemieszczali się także przez las. Znalazłem taką ciekawostkę w jednej z publikacji, że takie typowe stado, które pozwalało na wykarmienie jednej rodziny, liczyło około 80 owiec i do 20 kóz. Kozy oczywiście spasały ziemię, natomiast kozy uwielbiały poszczypywać gałązki, uwielbiały po prostu wybierać sobie różnego rodzaju przewy i po przejściu takiego stada wolnego, miejmy tą świadomość, tak naprawdę czy las, czy jakiś zagajnik, tak naprawdę był solidnie wyczyszczony do wysokości, wspomniano w tym artykule, od 1 do 1,5 metra, po prostu teren był czysty. Brak zieleniny, co oczywiście nie stanowiło większego problemu w tych czasach, o których Państwu wspominam, natomiast później, kiedy lasy zaczęto wykorzystywać, szczególnie w drugiej połowie XVI wieku, wieku XVII, zaczęto spławiać drewno do Gdańska i dalej on szło w Europę, tak naprawdę już niezbyt chętnie pozwalano Wołochom na wypasanie, zaczęło to być już większym problemem, wręcz nawet czasami dochodziło do przeganiania tych stad. Ale generalnie, powiedzmy sobie szczerze, to co Państwu mówię, czyli ta kultura pasterska była przez nich bardzo mocno związana, była bardzo mocno z ich losem, z ich życiem i stylem życia. Tu mamy z kolei strój bojkowski z litografii z 1837 roku, a także najstarsza zachowana fotografia Łemka z roku 1870. Bardzo często spotykałem się, szczególnie w tej starszej literaturze, że to był bardzo prosty, chyba podejrzewam, że nie chciano użyć określenia prymitywne społeczeństwo, ale im nowsze publikacje, im nowsze artykuły tak naprawdę odżegnują się od tego pomysłu. To, że ta społeczność była uboga, nie wynikało absolutnie z ich kultury. To było spowodowane to, co zresztą będę o tym także mówił, licznymi wojnami w XIX, XX wieku, które przetoczyły się przez obszar, powiedzmy, naszego dzisiejszego terenu województwa podkarpackiego, szczególnie pierwsza wojna światowa to swoje zrobiła, a także różnego rodzaju pieszczym najazdom, które po prostu wyczyściły te miejscowości ze wszelkiego dobytku czasami, a nawet po prostu znikali tam ludzie. No, w latach powiedzmy pierwszej Rzeczypospolitej brani w jasyr i wywożeni, przemieszczali się w zupełnie inne obszary sobie swoje kulturowe. To, co tutaj widzimy, to są grupa bojków z Sianek oraz kobiety z Wetliny. Fenomenalne zdjęcia Romana Reinfusa z lat 30. XX wieku przechowywane w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Bardzo często na zdjęciach widać mieszkańców, szczególnie dotyczy to bojków bez butów. Też czasami zauważałem takie sformułowania, że Łemkowie to byli ci bogaci, a bojkowie to ci ubożsi, jeśli chodzi o status czy społeczny, czy materialny. Czy tak jest? No, może tak było. Natomiast tu jest kolejne zdjęcie rysunku historycznego. Wielokrotnie przyglądałem się temu rysunkowi i po prawej stronie widać, mam nadzieję, że u Państwa także jest to prawa strona, widać w każdym razie w lewej ręce ten mężczyzna, ewidentnie góral, trzyma takie coś. Otóż spotkałem się z kpinami często, że to jest po prostu antałek piwa, tylko komuś się nie chciało ucha domalować.
zdecydować, ale pozwoliłem sobie zamieścić te współczesne zdjęcia tego, co w moim przekonaniu on trzyma. To jest po prostu gomułka, czyli taka forma oscypka sera, którym właśnie między innymi spłacano podatki i spłacano te powinności, które Wołosi byli zobligowani w stosunku do państwa, żeby je po prostu spłacić. Użyłam, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, bardzo często wymiennie Wołosi, Ułemkowie, Bojkowie, no bo miejmy świadomość, że Wołosi to była ta grupa, która się tutaj po prostu pojawiła falami, tak jak wspominałem, od czasów późnego średniowiecza aż do czasów nowożytnych, przez praktycznie czas I Rzeczypospolitej, cały czas oni tutaj egzystowali. Obca nam kulturowo, mówię obca w sensie kultury polskiej, obcy także językowo, ale bardzo szybko, można powiedzieć, zaklimatyzowali się. Wyznawali prawosławie, więc jeszcze byli na dokładkę w stosunku do grup polskich, pogórzan, dolinian, także obcy religijnie. Natomiast dość szybko nastąpiło, można by powiedzieć, ich zlokalizowanie. Otóż zaraz wytłumaczę się z tego takiego dziwnego słowa. Otóż bardzo szybko ta ludność rusińska, która tutaj istniała, połączyła się poprzez różne jakieś tam spotkania, czasami, jak to czytałem, ucieczki z wsi, gdzie po prostu już nie mogli sobie poradzić z dziesięciną czy z innymi formami życia i uciekali po prostu w góry, gdzie mogli się czuć właśnie ludźmi wolnymi. Podkreślam to jeszcze raz, Wołosi byli ludźmi wolnymi, pozbawieni pańszczyzny. I bardzo szybko, że tak powiem, ta grupa się połączyła z tym elementem rusińskim, mówię o Wołochach, czyli nastąpiło takie połączenie kulturowe, stąd bardzo szybko pozbyli się tego elementu języka rumuńskiego, takiego używa się określenia, i stali się, że tak powiem, nasi, czyli swojscy, ale ciekawostka jest taka, że wiele słów ewidentnie istniejących we współczesnym języku rumuńskim, jak choćby juhas, baca, czerteż, są, że tak powiem, do dzisiaj istniejące w naszym rozumieniu i nie stanowi to żadnego problemu. Więc zaczęliśmy mówić o już pierwszym elemencie kuchni, czyli kultura pasterska i te wszystkie elementy związane z sterowarstwem. Tu jeszcze raz pozwolę sobie pokazać tą rycinę przedstawiającą, moim zdaniem, właśnie ser trzymany w ręku i pod spodem wręcz idealnie odzorowana gomułka, ser gazdowski, tak to się u nas w tej chwili nazywa. Akurat w tym wypadku jest to z Byski Duńskiego ze wsi Mszana, realizowane tego typu wyroby. A pozwólcie państwo, że kilka zdań właśnie pozwolę sobie od mojego autorytetu Roberta Bańkosza zacytować, jeśli chodzi właśnie o sery. Bieszczady to region, który nie rozpieszczał swoich mieszkańców obfitością płodów. Nie najlepsza jakościowo ziemia i surowy górski klimat powodowały, że często pod strzechy chysz zaglądał głód, zwłaszcza na przednówku. Dodatkowo przechodzące liczne wojny, najazdy rabowały i tak już bardzo ubogie górskie wioski. Bardzo często ludzie musieli szukać pożywienia w lesie i na łąkach. Stąd w menu Łemków czy Bojków często pojawiały się grzyby, orzechy laskowe czy jagody, a nawet pokrzywa, szczaw, barszcz zwyczajny, jagody lebioda, rdest, dzięki którym udawało się przetrwać najtrudniejsze okresy nieurodzaju, przednówku czy czasów wojny. Do mąki służącej do pieczenia dodawano w okresie głodu zmieloną korę brzozową lub dębową, a często także mielone kłącza perzu czy zmielone żołędzie. Oczywiście do podstawowych surowców, z których wykonywano potrawy, należało mleko krowie lub owcze czy kozie, z którego robiono sery, twaróg, oscypek, redykołki, wspomniane przeze mnie, bryndzę, ser żółty, wędzony, gołki, kurde, a także masło, maślankę, serwatkę czy żentycę. W oparciu o nie wymyślono przeróżne posiłki, mieszając je ze wszystkim, co się dało. Więc jak państwo widzicie, te sery, które tutaj będziemy jeszcze nieraz oglądać, to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, główny czpień kodu genetycznego, kulinarnego tych grup, o których wspominamy. Teraz kilka zdjęć pokazujących, że te zdjęcia najczęściej robione na przełomie XIX-XX wieku, większość z nich to są lata 20-30, gdzie ta kultura pasterska była, można powiedzieć, takim podstawowym elementem, szczególnie na obszarze Bieszczadów, Beskidu Niskiego, egzystencji grup
wtedy jeszcze wyrazistych bojków i łemków, a tutaj taka właśnie typowa wieś bojkowska, kolejne zdjęcie z lat 30. Romana Reinfusa. Tak jak Państwu mówiłem, część zdjęć jest ilustracyjna, żeby odnieść charakter tego całego, tej całej kultury. Natomiast to, co Państwo tutaj widzicie na tych dwóch zdjęciach, no to jest absolutnie już z nami związane z obszarem Bieszczadów i Beskidu Niskiego, czyli południa Województwa Podkarpackiego. Nawet sam byłem kiedyś zaskoczony, jak się dowiedziałem, że największe stado owiec jest właśnie u nas na Podkarpaciu, a konkretnie w Osławicy. I sam, kiedy miałem okazję zobaczyć liczące kilkaset sztuk stado owiec idące, powoli przesuwające się po łące. Rzeczywiście no, do tej pory, jak to wspominam, to gęsia skórka jest. A ta tradycja włoska, może trochę takim cepeliowskim stylu, ale na pewno absolutnie interesująca i ciekawa, szczególnie dla mieszczuchów, którzy przychodzą i oglądają, to jest właśnie ten wojewoda wołoski, który po prostu tutaj z deską owczych serów na tle stada się nam prezentuje. Myślę, że wszyscy ci, którzy się tą tematyką interesują, znają po prostu ten rytuał. Natomiast to, co mówiłem o tej kulturze pasterskiej, ona, są miejsca, gdzie ona jest absolutnie żywa, gdzie we wsiach po prostu, szczególnie na terenie województwa małopolskiego, ludzie posługują się językiem łemkowskim, one są dwujęzyczni. W domach dzieci uczą się najpierw łemkowskiego, potem dochodzi język polski. I to jest naturalne i to jest oczywiste. Możemy tylko żałować, że właśnie ta wielka historia spowodowała, że u nas tych zmian, do tych zmian doszło, że te obszary są w dużym stopniu właśnie wyludnione, ewentualnie zasiedlanie ich następowało w kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast to, co widać na zdjęciu, czyli wielki redyk, stada owiec, które po prostu przemieszczają się razem z bacami, z juchasami na obszary, gdzie będą po prostu przez ileś miesięcy wypasane. To wszystko ma duży wpływ na to, są nasze podkarpackie smaki. Tutaj nie podlega to żadnej dyskusji. I chociaż są to taki miśnik, można by powiedzieć, suszone owoce, gomułki, zasmażona kapusta, ser podwędzany, pampuchy, to jest, można powiedzieć, taki element bardzo mocno związany z Podkarpaciem i w jakimś sensie oczywiście także z obszarem południa naszego województwa, bo te elementy, kapusta, można powiedzieć, jest jakimś takim elementem charakterystycznym i typowym. Proziaki, o tym właśnie tak naprawdę nie powinien mówić, bo jak zacznę, to się po prostu rozgadam, ale kasze, z których pieczono kaszaki czy babki ziemniaczane, to są te elementy, o których właśnie będziemy jeszcze po prostu się sobie przypominali. Tu jest kilka takich elementów, można by powiedzieć, związanych bardzo mocno z kulturą łemkowską, żywą, współczesną. Tu jest młoda łemkini, która po prostu w swoim stroju, nie chcę używać określenia ludowym, w swoim po prostu stroju wyjściowym, świątecznym, prezentuje dary ze swojego ogrodu w połączeniu właśnie w konfrontacji z tym pokazywanym już zdjęciem jednego z najstarszych rycin przedstawiających po prostu bojków. Także te elementy, czyli z rydze, czyli knysze, czyli ta typowa kuchnia, można by powiedzieć, to są te rzeczy, które są związane z Podkarpaciem, ale to jest to, co pozwolę sobie jednak zacytować to, co tak naprawdę w pierwszy raz usłyszałem właśnie od Roberta Bańkosza. To jest owiec, proszę Państwa. Bardzo ważnym elementem, składnikiem kultury żywienia było właśnie zboże. Aż po XX wiek przytaczającej większości był to owiec, szczególnie w górach, z którego pieczono chleb i robiono kaszę. Oskar Korberg, opisując menu czy jadłospis bieszczadzkiego pogranicza łemkowsko-bojkowskiego, często wspomina o roli, jaką odgrywał tu owiec, nazywając opisywane tereny ziemią owsianą. Przytacza on anegdotę, jak to tutejsi górale powracali do swoich rodzinnych stron spod Lwowa, gdzie pracowali przez kilka miesięcy i w połowie drogi spotkali się z idącymi w przeciwnym kierunku krajanami. Uradowali się ogromnie, nie tylko z powodu spotkania pobratyńców, ale i z poczęstunku chlebem owsianym, który ci mieli ze sobą, a za którym tamtym tęskno już było i to nie ze względu na jakieś jego szczególne przymioty, ile na surowy smak, który przywodził na pamięć rodzinne chyże i góry. Więc ten owiec, który, szczerze mówiąc, z ciekawości poszperałem sobie, poszukałem, czy chleb owsiany rzeczywiście jeszcze jest występuje, czy można go gdzieś kupić, spróbować. Wysyp
bochenków, zdjęć chlebów owsianych, które są do dyspozycji z glutenem, bez glutenu, na wyciągnięcie ręki, tylko wystarczy to po prostu kupić. Nie ukrywam, że bardzo mnie zaskoczył. Oczywiście nie jest to ten taki bardzo prosty, wypiekany raz na dwa tygodnie w chlebach, w piecach chlebowych, które w chyżach łękowskich czy bojkowskich, to oczywiście nie wchodzi w rachubę. On był rzeczywiście bardzo specyficzny. Nie miałem okazji go sam próbować, ale miałem okazję słuchać opowieści tych, którzy kiedyś go sami robili i rzeczywiście jest bardzo specyficzny smak. No i te takie, można by powiedzieć, różnego rodzaju elementy dodatkowe poza mąką, które po prostu jemu towarzyszą, są istotne w jego konsumpcji. Ci, co jedli go po raz pierwszy, mieli rzeczywiście problemy, żeby to akceptować. Ale zawsze to, co teraz Państwo widzicie, nazywam to jako jeden z elementów tak zwanej świętej trójcy dań rusińskich, wołoskich, łękowsko-bojkowskich. Jak Państwo sobie życzycie, możemy to nazywać. Pokażę je w przyspieszeniu, że tak powiem, i wrócimy jeszcze raz z powrotem do nich. Chryczaneki, futki, najmocniej to nie to miało być. Zniknęło gdzieś, jeszcze były oczywiście. Przepraszam. Chryczaneki, futrki i stolniki, czyli gołąbki ziemniaczane. Więc zacznijmy w takim układzie od chryczaneków. To można by powiedzieć kuchnia na bogato. Dlaczego? Dlatego, że te kotleciki, które tu Państwo widzicie, to jest klasyka. Łączenie kaszy gryczanej z mielonym mięsem, a mięso, tu znów pozwolę sobie na cytat, jadano po prostu bardzo rzadko. Mięso jadano mało i czynili to tylko najbogatsi gospodarze, zwykle na większe święta czy wesela. Mało też jadano drobiu, gdyż kury otrzymano głównie dla jajek, a rosół wiązał się najczęściej z chorobą kury, a co za tym idzie zgonem przyspieszonym przez gospodarza, zanim sama zdechnie. Jajek też nie używano stosunkowo, używano także stosunkowo niewiele, gdyż szły one na sprzedaż, za co zdobywano pieniądze niezbędne do zakupu soli, siarniczek, czyli zapałek i innych rzeczy, w których nie można było wyprodukować własnym sumptem i trzeba było kupować w mieście. Mięso, rzadki element. W tym momencie muszę powiedzieć, że te chryczaneki rzeczywiście bardzo intensywnie robią karierę w czasach III Rzeczypospolitej. W wielu miejscach na terenie województwa podkarpackiego, w wielu restauracjach, obiektach gastronomicznych chryczaneki się pojawiają. Te, które tutaj Państwo widzicie, pochodzą właśnie z Sanoka, karpackie jadło, jedno z miejsc rewelacyjnych, gdzie można tą kuchnię karpacką próbować naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tym to akurat towarzyszył sos z prawdziwych grzybów, czyli z grzybów leśnych. Wyjątkowo ciekawe, bardzo proste danie, ale wyjątkowo smaczne i rzeczywiście bardzo mocno związane z tym obszarem występowania, jak i to, co tu Państwo widzicie, przepraszam, muszę przełknąć ślinę, czyli rewelacyjne fuczki. Fuczki także z Sanoka, czyli bardzo prosty mechanizm stworzenia tego dania. Ciasto naleśnikowe, które jest mieszane z odciśniętą kapustą kiszoną, pociętą w takie drobne kuseczki, kawałki. I co jest bardzo ciekawe? Otóż to jest po prostu bardzo smaczne. Można to jeść na ciepło, można to jeść na zimno. A co najważniejsze, z punktu widzenia współczesnej gastronomii, jest to niezwykle tanie danie. To nie chcę przesadzić, ale praktycznie od Przemyśla przez Rzeszów, że nie wspomnę oczywiście o południu województwa podkarpackiego, te danie się pojawia, przelatuje czasami jak meteoryt z okazji na przykład Dni Bieszczadzkiej Kuchni, ale bardzo często też za gości pozwolę sobie jeszcze pod koniec naszego spotkania pokazać Państwu właśnie taki jeden z elementów bardzo, bardzo prestiżowej restauracji na terenie naszego województwa, gdzie po prostu w czasach przedpandemicznych gościło przez cały jeden sezon, jak się okazuje, goście bardzo chętnie to jedli. Można zjeść, tak jak mówiłem, solo. Bardzo dobrze smakują z tak zwanym gęstym, z tak zwanym kęsem gęstej, prawdziwej wiejskiej, lekko słonawej śmietany, ale także w wspomnianym już sosie grzybowym z grzybów leśnych jest po prostu to rewelacyjne danie. Mówiłem o proziakach, tu pozwolę sobie tylko pokazać proziaki pieczone, nie smażone na blacie, klasycznym blacie metalowym kuchni węglowej czy kuchni opalanej drewnem.
wiejskiej, natomiast tutaj w karczmie we Młynie one są po prostu pieczone i rzeczywiście one mają troszeczkę inny kształt, który Państwo tutaj widzicie. One są bardziej napuchnięte, równie smaczne, a przede wszystkim bardzo, bardzo unikalne. Jest kilka miejsc na Podkarpaciu, gdzie miałem okazję właśnie w ten sposób przygotowywania proziaków obejrzeć. I tutaj coś, co specjalnie, że tak powiem, rozbudowałem ten materiał, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty, typowe danie łemkowskie. Dlaczego pozwoliłem sobie to pokazać? Żeby Państwu na kilka rzeczy zwrócić uwagę, ale pozwólcie najpierw, że szybciutko to przeczytamy. Kiszeniaki łemkowskie, no, można by powiedzieć taki bardzo, bardzo ważny element, czyli po prostu gołąbki w liściach kiszonej kapusty. Warto to kiedyś spróbować, jednak smak jest inny. Grzyby płuczemy i oddzielnie zalewamy wodą, odstawiamy. Ukiszoną główkę kapusty wkładamy do garnka, zalewamy gorącą wodą i wolno gotujemy przez około 20 minut. Klasyka, jeśli chodzi o przygotowanie gołąbków. Wodę odlewamy, a kapustę wykładamy na talerz do stygnięcia. Robimy farsz. Do miski wkładamy ugotowane kasze i zmielone mięso jagnięce. Grzyby odciskamy z wody, wodę zostawiamy. Podkreślam to i potem wyjaśnię dlaczego. I siekamy. Cebulę obieramy, drobno siekamy, na patelni rozgrzewamy smalec gęsi. Wkładamy cebulę, oczywiście ją podsmażamy. Na koniec dodajemy posiekane grzyby i razem smażymy minutę. Kiedy przestygnie, dodajemy do kaszy i mięsa. Dokładnie mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem. Dosypujemy mielone ziele angielskie, dodajemy jajko. Wyrabiamy na jednolitą masę. Z kapusty odcinamy liście i na każdym układamy porcję farszu i ciasno zwijamy w kształt gołąbka. Układamy w naczyniu do zapiekania. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni Celsjusza. No, oczywiście to są dania, które są współcześnie przygotowywane. Na patelnię wkładamy masło i posiekaną cebulę i wymoczone, odciśnięte prawdziwki. Podsmażamy. Do gołąbków dodajemy całą wodę z moczenia grzybów, podkreślam to, liść laurowy, ziarna ziela, podsmażamy cebulę i prawdziwki, dolewamy gorącą wodę, przykrywamy naczynie i wstawiamy do piekarnika na 2 godziny. Po tym czasie odkrywamy pokrywę i zostawiamy kiszeniaki w piecu. No, musi się trochę odparować. W garnuszku mieszamy śmietanę z mąką i wlewamy do gołąbków. Mieszamy i zamykamy piekarnik na 20 minut. Kiszeniaki łemkowskie podajemy polane sosem grzybowym. Ten sos grzybowy będzie nam tutaj wielokrotnie towarzyszył przy różnego rodzaju daniach, ale dlaczego zwracałem Państwu uwagę na tę wodę, zostawiamy i tak dalej. W kuchni podejrzewam około setki przepisów bojkowskich, łemkowskich, no w każdym razie z południa naszego województwa i proszę mi wierzyć, że bardzo często wiele elementów, które współcześnie bez żadnych zahamowań wylewamy do zlewu, nie zastanawiając się nawet nad potrzebą zachowania czy wywaru, czy właśnie wody, która zostaje nam po ugotowaniu jakichś tam elementów składowych dań, które przygotowujemy. W kuchni łemkowskiej, bojkowskiej to było zawsze wykorzystywanie. To podkreślam, bardzo ważny element. To jest kuchnia bardzo, bardzo oszczędna i proszę mi wierzyć, bardzo często po prostu była wykorzystywane do wtórnego użycia. Tu mamy pierogi, wareniki i knysze. Pozwoliłem sobie właśnie tak pokazać Państwu na jednym przeźroczu te dwa elementy. Pierogi, czyli wareniki, no są po prostu gotowane. Tu widzicie Państwo dwa rodzaje z mąką ciemną i mąką jasną, a także pierogi i knysze zapiekane z kapustą i kminkiem. No one podejrzewam, że na różnego rodzaju jarmarkach i odpustach, no, w których Państwo macie okazję brać udział, bardzo często Państwu macie okazję spróbować. No już nie wspomnę o Agrobieszczadach w Lesku, gdzie te rzeczy się bardzo często pojawiają. I tutaj coś, co jest moim zdaniem niesamowite, czyli mama łyga. Otóż mama łyga, czyli kasza z kukurydzy, która po prostu jest zalewana wrzątkiem, często wystarczy, często także podgotowywana. Praktycznie można powiedzieć do czasów na pewno I wojny światowej, a czasami w niektórych miejscach także do czasów II wojny światowej, ona była tutaj bardzo trwałym elementem. Mama łyga teraz zupełnie nie występuje. Mam cicho nadzieję, a to jest bardzo smaczne danie, bo ona jest podstawą do różnego rodzaju elementów.
Miałem okazję mamałygę jeść w Mołdawii, Mołdowie, na wiele sposobów, na wiele rodzajów. Głównym elementem stołu właśnie był ten, dokładnie tak to wyglądało, na talerzu po prostu okrągłym leżała cała pryzma tej mamałygi, a wokół niej po prostu, jak można powiedzieć, takie małe dzieci, w mniejszych naczyniach były różnego rodzaju elementy. Ostra papryka kiszona, bób, ryby solone, ryby smażone, kawałki mięsa różnego rodzaju. Mówię o jedzeniu, cały czas trzeba niestety przełykać ślinę. I co jest bardzo ważne, po prostu jemy, tworząc sobie własną wizję tego dania. Ale mamałyga jest tą podstawą, która zapewnia nam sytość, zapewnia nam po prostu to, co jest bardzo ważne, czyli najedzenie się, szczególnie ważne dla czasów, kiedy Łemkowie, Bojkowie mieszkali na tych obszarach w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Więc czekam, powiem szczerze, z utęsknieniem, mam cicho nadzieję, że kiedyś w jakiejś restauracji w Bieszczadach czy Beskidzie pojawi się po prostu mamałyga jako właśnie taki element, bardzo tania rzecz, można by powiedzieć, i nadająca wiele różnych możliwości, które warto po prostu wykorzystać. A skoro już właśnie jesteśmy przy tej mamałydze, to pozwólcie Państwo, że ona towarzyszyła bardzo często, właściwie można powiedzieć, była takim elementem, podobnie jak i kasze, zapychającym puste żołądki Łemków i Bojków, ale, że tak powiem, pojawiły się w końcu te ziemniaki i tu pozwolę sobie znowu zacytować. Czyniono istotnym elementem bojkowskiej, łemkowskiej diety były ziemniaki, nazywane między innymi kompery, bandury, kartofle, grule, bulba, trąpaki czy jabłka. Od czasu, gdy rozpowszechniły się na tych terenach w XVIII wieku, weszły na stałe do ludowego jadłospisu, stając się bodaj czy nie głównym składnikiem potraw. Jedzono je na wszelkie możliwe sposoby, począwszy od pieczonych w ognisku, a skończywszy na wymyślonych potrawach. Obecnie trudno sobie wyobrazić nawet, że jeszcze 200 lat temu zupełnie ich tutaj nie znano. O randze, jaką zyskały z czasem ziemniaki Łemków i Bojków, świadczyć może ludowe przysłowie: Łemko tylko wtedy jest rad, kiedy mu kompery się zrodzą. Zakopcowane ziemniaki dawały się łatwo przechowywać zimą, a wiosną stosunkowo szybko pojawiały się młode ziemniaki, które można było wykorzystać w kuchni. Warto przypomnieć, że poprzednikiem ziemniaka, który wcześniej rozpowszechnił się w Europie, przywieziony także z Ameryki Północnej, był mało dziś znany topinambur. W czasach przedziemniaczanych na stołach zazwyczaj gościły różne kasze, które uzyskiwano, obtłukując łuski ziaren zboża w stepach, czyli czy stupach. Z jęczmienia otrzymywano pęczak, a z prosa jagód. Pszenicę, żyto czy owies przerabiano głównie na mąkę. Ze zbóż wykonywano także prażmo. Wykorzystywano również rośliny strączkowe, takie jak soczewica, bób czy groch. Ważną częścią diety były bryje, nazywane w naszych czasach na naszym terenie mamałygą, kuleszą czy czyr, w zależności od konsystencji i rodzajów zastosowanej mąki. Więc jak Państwo widzicie, ta mamałyga, którą tutaj widzicie, mój autorytet Robert Bańkosz potwierdza, że tutaj była ważnym elementem. Ale wróćmy znowu do tego, co jest najciekawszym wyróżnikiem tych naszych właśnie podkarpackich tradycji kulinarnych, które wywodzą się prosto z tego pasterstwa, z kultury pasterskiej Łemków i Bojków. Tu widzimy różnego rodzaju sery z różnych wykonywane z różnego rodzaju mleka. Ich różnorodność, te w lewym górnym rogu, rzeczywiście niesamowicie wydawałyby się takie toporne, prawie że archaiczne, te po prawej stronie eleganckie, wyciskane w różnego rodzaju prawidłach. Jest to ważny element, dlaczego to pozwolę sobie Państwu pokazywać, bo to jest taki idealny łącznik między tą tradycją sprzed 100 lat. Przerwano oczywiście blisko na 20 lat, ale ta tradycja wprowadzania ponownych nazw, wołoski, łemkowski, bojkowski, jest bardzo ważna. Tu mamy po prostu całą można powiedzieć, plejadę serów kozich wołoskich, które bardzo dobrze się po prostu sprzedaje i tak jak Jedrzejczacki jest rewelacyjnym elementem sprzedaży. Jestem przekonany, że w tej chwili wprowadzenie do obrotu handlowego przymiotnika wołoski, łemkowski i bojkowski na pewno by dobrze zrobiło. Mówiłem już Państwu o tych elementach związanych z kuchnią pasterską, czyli to, co można było otrzymywać
z mleka. No więc właśnie tutaj mamy tradycyjna bryndza kozia. Bryndza jest po prostu, można powiedzieć, tym elementem, dzięki któremu można było bez żadnych problemów napełnić brzuch i po prostu przeżyć. Co bardzo ważne, ta bryndza pozwalała także być pozwalała na długie składowanie i można było ją po prostu przechowywać o wiele dłużej. Bryndza, czy w ogóle, przepraszam, sery bieszczadzkie, sery podkarpackie są już elementem bardzo chętnym. Uważam, że warto byłoby wykorzystać po prostu te pozytywne nastawienie do podkarpackich serów, do bieszczadzkich serowarów i rekultywować to, bo powiedzmy sobie szczerze, serowarów na Podkarpaciu, pomijam oczywiście, mówię o całym regionie, mamy grubo ponad 200, a tak naprawdę tych, którzy po prostu sprzedają, jest kilkudziesięciu maksymalnie, więc warto byłoby z tego elementu stworzyć taki wyróżnik naszego regionu, tym bardziej, że inne województwa nie zasypują gruszek popiela i rzeczywiście to serowarstwo wykorzystują do promocji kulinarnej swojego regionu. Ale pozwolę sobie pokazać Państwu jeden z elementów, bieszczadzka wędzarnia Łuka, która łączy dwie niesamowite tradycje. Wołyńskie wędzonki w ziołach, zioła, które są zbierane na terenie Bieszczadów. Wetlina, Państwo dobrowolcy, którzy po prostu jako pierwsi zarejestrowali w ogóle jeden produkt tradycyjny związany z branżą wędliniarską. Więc ta tradycja nowa, łączenie elementów przywiezionych z Kresów z elementami lokalnymi daje, jak widzicie Państwo, bardzo dobre efekty. A tutaj no niestety tylko na zdjęciach, ale także niezwykły człowiek Krzysztof Antoniszak. Pozwolę sobie Państwu po prostu, na pewno ci, którzy tam interesują się kuchnią Bieszczadów, pokazać jego dwie fenomenalne publikacje dotyczące kuchni Bieszczadu, czyli to, co jedli pili Łemkowie i Bojkowie ponad 100 lat temu, książka kulinarna z pogranicza Łemkowsko-Bojkowskiego. Człowiek, który po prostu jest niezwykłym właśnie autorytetem, on sam wiele rzeczy po prostu robi. To, co Państwo tu widzicie, to jest właśnie ta jego słynna cegła rzymska, gdzie po prostu bez dostępu powietrza wiele niesamowitych rzeczy przygotowuje, rekonstruuje. Dalej jest aktywny, jeśli chodzi o zbieranie tych przepisów. Mogę tylko ubolewać, że niestety te publikacje nie są kontynuowane, bo ta seria byłaby na pewno jeszcze ciekawsza. Co jest bardzo ważne, przepisy są odtwarzane, rekonstruowane, łącznie ze słynną kiełbasą, gdzie farszem jest fasola, więc można było, mając kontakt z Krzysztofem Antoniszakiem, rzeczywiście takich klasycznych dań, potraw, produktów spożywczych przygotowanych przez Łemków i Bojków po prostu próbować wielokrotnie. Pozwolę sobie na szybko oczywiście pokazać Państwu także te miejsca, gdzie po prostu warto zajrzeć, bo ta tradycja jest dalej żywa. Tutaj Państwo widzicie na dole Łodynę, dębową gazdówkę, gdzie właśnie zalewajka czy fuczki są po prostu stałym elementem menu, co jest niezwykłe. Nie ma Bojków, no bo po prostu zostali deportowani, wywiezieni, przemieszczeni. Łemków jest niewielu, natomiast w tych miejscach, gdzie po prostu żyją, no, mogę nazwać góralem, mogę nazwać Polacy, możemy tu różne stosować określenia, ta tradycja z powrotem wraca. To jest właśnie niezwykłe, nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, że mimo braku społeczności lokalnej związanej z tradycją sprzed 100-200 lat, sięga się z wielką chęcią do tych dań i poza zupą pomidorową możemy właśnie to zalewajkę czy zupę kminkową po prostu bez żadnych problemów próbować. Tutaj mały przeskok do czasów współczesnych, gdzie elementy związane z kulturą, w tym przypadku artystyczną, zajazd podsaryńską w Ustrzykach Górnych, proszę zwrócić uwagę, na ścianach są powiększone do maksymalnie dużych rozmiarów elementy artystyczne towarzyszące kulturze Łemków, Bojków, które artyści po prostu zaczerpnęli z Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie te niewielkie rozmiarów grafiki, rysunki czy elementy ozdobne na ubraniach zostały powiększone i nagle okazało się, że trochę to zaczyna przypominać zupełnie inne elementy z innego świata. Mówiłem o kaszach, mówiłem o knyszach, mówiłem o pieczonej jagnięcinie czy baraninie. Tu Państwo widzicie, te elementy są po prostu stałe i co jest bardzo ważne, są takim fantastycznym pomostem pomiędzy tą dawną, starą tradycją a współczesnymi czasami. Pokazuję elementy związane oczywiście z sanokiem.
jest całą siłą tej kuchni Mękowsko-Bojkowskiej, że ona po prostu dzisiaj bez większych problemów znajduje uzasadnienie w kartach dań, w menu prowadzonych po prostu we współczesnych restauracjach. I co jest bardzo ważne, współcześni turyści, globtroterzy, którzy po prostu odwiedzają południe województwa podkarpackiego, bez żadnych problemów mogą do tego sięgnąć i co więcej, okazuje się, że to niesamowicie smakuje. Oczywiście miejmy świadomość tego, że te dania nie są wierną rekonstrukcją, że te dania są, no powiedzmy sobie szczerze, dostosowane do współczesnych realiów poprzez smak, poprzez jakieś tam elementy związane z wykonaniem tych dań potraw, no bo Sanepid i HARS i inne tego typu elementy pilnują, żeby bezpieczeństwa współczesnej żywności, szczególnie jeśli chodzi o zbiorowe żywienie, ale one są rzeczywiście korzeniami bardzo mocno związane z tymi dawnymi tradycjami. I kolejne miejsce, gdzie tym razem Beskid Niski, rewelacyjna oberża Dzikie Wino w Daliowie, gdzie po prostu jeżeli chcemy spróbować dań sublokalnych, dosłownie związanych ze młodą jagnięciną, z daniami, których elementy pochodzą z ogródka, tak jak to właśnie wyglądało te 150 czy 200 lat temu z ogrodu, z lasu, z łąki, z pola, bo tam rzeczywiście można je po nie sięgnąć bez żadnych problemów, po prostu posmakować. Miałem okazję ostatnio kilka razy tam bywać i powiem, proszę mi wierzyć, to jest rzeczywiście coś niezwykłego. Ale pozwolę sobie jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Otóż ta tradycja kuchni obszaru południa województwa podkarpackiego, Łemków, Bojków, mimo że ich nie ma, ona żyje dalej, ona się rozwija. Tutaj danie opatentowane, jest chyba niewielu dań w Polsce opatentowane, słynny placek naleśnik Gigant, który po prostu też jest elementem już południa województwa podkarpackiego, tradycji kuchni bieszczadzkiej, tym bardziej, że on ma już, jeśli dobrze pamiętam, około 25 lat, więc spokojnie może tym elementem tradycji się znaleźć. I to, co jest najważniejsze, i to tak naprawdę jest jedyna szansa na to, że ta tradycja przetrwa. A co więcej, że kucharze współcześni w restauracjach będą mogli po prostu rzeczywiście danie serwować. To są po prostu różne publikacji. No niestety mam takie wrażenie, że tutaj jest tylko wycinek oczywiście, bo tych książek jest zdecydowanie więcej, ale powiem szczerze, że mam wrażenie, że od dobrych kilku lat te wydawanie publikacji po prostu przestało istnieć jako takich. Gdzieniegdzie można jeszcze w antykwariacie czy powiedzmy na Allegro kupić starsze publikacje. Nie ma tego. Jeżeli współcześni kucharze w restauracjach nie dostaną po prostu tego typu publikacji, czy wersji elektronicznej, czy wersji klasycznej drukowanej, no to powiedzmy sobie szczerze, oni nie mają odnośników. Większość z tych osób to są ludzie, którzy po prostu przyjechali z zewnątrz, bo taka tradycja, że w kuchniach restauracji, karczmach, oberżach pieką, smażą, gotują mieszkanki okolicznych domów jest po prostu... Mogę powiedzieć, że na palcach dwóch rąk mogę policzyć tego typu obiekty, które są na terenie Bieszczadów czy Beskidu Niskiego. Reszta to są po prostu przyjezdne osoby, bardzo często dopiero uczące się tej tradycji, a one mogą dać nam szansę na to, że ludzie będą mieli na dużo większą skalę okazję posmakować to wszystko i spróbować. I to, co mogę powiedzmy tak podsumować. Bieszczady i Beskid Niski to wspaniała przygoda, zabytki, atrakcje turystyczne. Co chwilę mamy coś nowego. Rzemieślnicy oraz artyści. Szczególnie ci ostatni, to jest rzeczywiście wyróżnik naszego południa regionu. Dodajmy do tego jednak jeszcze umiejętnie wpasowaną w czasy XXI wieku tradycję kulinarną, a otrzymamy to magię smaku, która wyróżni je na turystycznej mapie Polski. Albowiem rzeczywiście, przypominam, Bieszczady to jest trzeci co do największej rozpoznawalności w społeczeństwie polskim obszarów w Polsce, więc wydaje mi się, że warto w Polsce to wykorzystać i do tych wspaniałych, zachowanych, nielicznych, ale jednak zachowanych drewnianych świątyń, ikonostasów, do tych różnego rodzaju galerii, które po prostu licznie w Bieszczadach i Beskidzie występują, do tych artystów, którzy po prostu tworzą samodzielnie, bardzo często samoucy, niezwykłej przyrody, dzikiej i wbrew pozorom, chociaż na wałek żeśmy przez 2 lata przeżywali tych turystów. Jeżeli do tego dodamy jeszcze opartą o bardzo mocne korzenie kuchnię, która będzie po prostu dostępna dla turysty masowego, jestem przekonany, że
tym elementem uda nam się po prostu zwyciężyć w tej rywalizacji o ludzkie dusze, o ludzkie serca, o ludzkie żołądki, a na końcu powiedzmy sobie szczerze o ludzkie portfele. Jestem przekonany, że warto, żeby ta kuchnia bojkowska, łemkowska doczekała się jeszcze większego opisania, jeszcze bardziej urozmaiconego pokazywania i prezentacji, a także warsztatów kulinarnych, w których w moim przekonaniu powinni wziąć udział szefowie największych podkarpackich restauracji, najlepszych restauracji, i to ta tradycja uważam, że nie zginie. Ja na razie tyle. Jeśli Państwo chcielibyście coś zadać, jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie po prostu odpowiem.